Ej, wiecie co, mam zajebisty pomysł. Pokażę wam, jak wygląda produkcja piosenek, co? Mi nie jest nic więcej potrzebne do nagrywania piosenek. Aczkolwiek zazwyczaj to robię w łóżku i na słuchawkach. Ale dzisiaj specjalnie pod filmik zrobię to tutaj, bo tutaj jest ładny biały stół i to fajnie kontrastuje z tym czarnym pudełkiem. No i trochę mam naturalnego światła, ale oczywiście zawsze, kiedy chcę coś nagrywać, to słońce jest właśnie za tym blokiem. Zawsze. Trzeba tylko podłączyć wszystkie trzy kable, a w zasadzie dwa kable, bo jedno będzie szło do lampy, więc w sumie to mogę odczepić. Najbardziej co lubię, jak zaczynam produkować piosenkę, czy tam robić piosenkę, to tylko początek. Tak, no i w zasadzie na tym bym mógł skończyć odcinek, także dzięki za oglądanie, na razie i cześć. Także taką, pierwsze co nam się pokazuje to CreateNF projekt albo Open Projekt, no jak zobaczycie sobie kliknę Open Projekt, to mamy tutaj bardzo dużo tego wszystkiego. Czyli jak widzicie, piosenka moja jest zbudowana na. Na tym wszystkim, czyli dokładnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć tak zwanych sampli. Sample mam zbudowane tutaj. Na razie sobie żadnych nie pobrałem innych, bo stwierdziłem sobie, ach, użyję tych, które dał mi pionier, żeby było jeszcze ciekawiej. Słuchajcie, zresztą jak wszyscy wiemy, pewnie i tak większość waszych piosenek, które stworzycie, powstaną przypadkowo, bo to jest cała magia. Ale to chyba nie problem. Moje większość piosenek powstawało mega przypadkowo, bo sobie siedziałem z kuzynem. Siedziałem sobie z kuzynem i po prostu klikaliśmy coś i to naprawdę wychodziło tak porządnie wychodziło. No. Dlatego nie bójcie się eksperymentować. Okej, ja wam pokażę, jak ja to robię. Nagrywając dla was ten materiał, przypadkowo coś się zmieniło i te zmiany wyszły mi na lepsze. Po prostu ułożyłem moim zdaniem jedną z lepszych piosenek, które teraz zrobiłem. Dlatego usłyszycie teraz kompletnie co innego jak na początku. Ale myślę, że to nie jest żaden problem, bo rezultaty wyszły całkiem, całkiem. Nie, dobra, to jest dobre. Ale z tego coś jeszcze będzie, mówię wam. Dajcie mi jakieś 10 minut i widzimy się zaraz. Ja pierdolę. Dobra. Jak już mamy zarąbisty hicior, to teraz tylko wystarczy wszystkie pliki od początku do końca sprawdzić, czy nie trzeba jakoś poprawić.
Tak, wiem co my pomyślicie. Idealna piosenka na taką mega ćpuńską imprezę. Co z tego? Mi się podoba. Dziękuję wam za oglądanie tego dosyć długiego materiału. Na razie, siema i cześć.